Siemaleczko, ziomeczki, ja jestem Kamilowski, to was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj witam was w dniu, w którym jest Dzień Dziecka, a więc chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego i właśnie z tej okazji dzisiaj macie giveawaya ode mnie na dwa skiny. Pierwszy skin to jest taki kałaszek widmowy mąciciel, a drugi skin to jest MK Cyberbezpieczeństwo. Ogólnie, jeżeli chciałbyś wygrać takie jest dwa skiny, ogólnie jednego skina wygrywa jedna osoba, drugiego skina wygrywa druga osoba. Umówmy się tak, za tydzień, we wtorek, wyniki na te dwa skiny, więc jeżeli chciałbyś wygrać jednego z któregoś z tych skinów, no to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję na moim kanale i komentarz biorę udział. I napisz, co dostałeś fajnego tam na Dzień Dziecka. I ogólnie w dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie skrzydłowego CS-a, wiem, że CS jest już nudny niestety, ale dla mnie i tak CS jest nadal spoko gierką, więc sobie możemy tutaj zagrać skrzydłowego. Jak wygramy, to będzie fajnie. I co, jeszcze raz wszystkiego najlepszego i widzimy się, jak już gierka wystartuje. Dobra, a więc jesteśmy sobie tutaj w pierwszej rundce, mapa ogólnie to jest Cobblestone. I lecimy sobie tutaj na dropa. Czy ktoś tu jest na dropie? Fajnego flasha mi ziomek dał. Ale rozdał ten zawodnik! Ten zawodnik co rozdał, widzieliście to widzowie? To była dobra akcja. Ja akurat z Glocka tutaj umiem bardzo dobrze grać, ale z USPA nie umiem. Więc kupię sobie w tej rundzie Digla i flesza. Dwa flesze. Dobra, lecimy. Help. Dobra, niestety, ale tutaj mój ziomek nie umie chyba grać. Kurde, no lipa jest straszna. Dobra, lecimy. O, właśnie tego kałaszka możecie wygrać, więc polecam wziąć udział w giveaway'u. I dobra, ja idę szybko. I go long. Okej. Okay. Sight. Good job. Dobra, mamy to widzowie. 2-1. Może się uda wygrać, może się uda wygrać. Ogólnie napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli jakiś film, takie tipy na przykład do betowania. Bo ogólnie, jak mogliście zauważyć, ostatnio sobie zrobiłem dwie takie kosy za darmo. Tam jakieś taktyki już mam powoli na te ruletki, więc mogę wam podać je, jak chcecie. Ale to zależy od was. Drop? Yes. Łatwo z tą gierką. Ogólnie jak coś zapraszam dzisiaj na streamka o godzinie 19:30. Ajaj, skoczył mi, dobra. Ale on dostał chyba, nie, no nie dostał. Kurde, już myślałem, że dostał. Ogólnie sorry za moje włosy, ale mam taki mętlik na głowie teraz. W tych włosach. Więc wiem, co mam z nimi zrobić, mamy już gadugie. No. Ale chyba jest jedno rozwiązanie i to nie jest robię jej na łyso, tylko inne, które raczej zrobię. Too long, man! What you doing? Don't stay too long, man! Kurde, mój... Nie, miałem jakieś nubka w teamie, widzowie. Ja jestem na longu, on jest na dropie, on myśli, że zeusuje typa, nie wiem. To jest właśnie CSGO teraz. Dobra, key. Ale tu się nie liczy wygrana czy przegrana, tu się liczy dobra zabawa, oczywiście. To jest motto CS-a. Dobra, nie dało się tego ugrać, nie dało się tego ugrać, jak mam jakiegoś półmózga w teamie. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Wiecie co? Szybki rush, long i tyle. Z wabikiem. Wabika rzucam na dropa i tyle. On pewnie zagra, kurde, jakąś totalną padakę. On... Go! Kurde, no, lowa ma. Tu! Nie, no dobra. Dobra, więc mamy pistoletówkę. Dobra, więc mamy pistoletówkę. Lecimy sobie. Jest 3-5 wynik. Chłop się będzie tutaj teraz wkurzał. No nie wiem. Oni wybiegają z Free Fire'em. Go, go, 4 HP. Dobra, lecimy na dropa. O, on mi zajął pozycję. Fajnie, świetnie. I zdeda tam.
Nie wiem, dobra, nie wiem skąd. Dobra, to jest GG Meksyk. To jest GG Meksyk. Nie wiem, patrz jak on się rusza w ogóle. Patrz się to, patrz się to. Typ jest totalnym noobem, wam powiem. Widzicie sami, widzicie sami. Ale co się dziwić, no. To jest właśnie CSGO w tym właśnie 2021 roku. Dobra, GG. Ja się poddaję po prostu. To jest mecz GG, jak każdy mecz. Pamiętacie jeszcze jak na przykład w kwietniu wygrywałem każdy mecz. Teraz już się nie da po prostu, bo CSGO nie dość, że upada, to jeszcze kurde, to jeszcze trafia samych takich półmózgów w teamie, którzy grać nie umieją. Widzicie, chłop totalnie troluje Zeusa. Wiadomo, że typek teraz jest tutaj, nie? No właśnie. A typ zamiast Diglem wychylić, to wychyla Zeusem. No nie wiem, nie wiem. Ogólnie. Ale pewnie teraz większość osób się śmieje z tego, że ja sobie płaczę, no ale... No ja na przykład w tą grę tryhardowałem bardzo dużo, wbiłem na przykład Lema. Dobra, nie wiem, nie wiem. Paksi, ja mu sprzedaję heada, on nie deda. On mi sprzedaje heada, ja dedam. To jest świetna gierka, widzę, świetna gierka po prostu. I to jest GG, Paksi, jaki troll. Chłop se już troluje totalnie. Troluje, giga. No i GG. No i dobra, GG. No i dobra, widzę, GG. To było na tyle z CSGO, jak widzicie. Nie wiem, czy to się jeszcze opłaca grać. Ale no, no to na koniec możemy sobie jeszcze otworzyć tutaj pojemnik z rangami. Patrzcie, to co dropnie, to na taką rangę zasługuje. Uwaga, uwaga. I co tu teraz dropnie? Pewnie silver. Kałaszek. No dobra, dobra, kończymy tą gierkę. Dzięki za oglądanie, cześć. The power, but there's things we touch the road. Tell them, say we ready, clip them on the cut, she load. She don't know, say we no regular. Anything we ready for, bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. Are we alive?